listopadzie, moi mili, gdy deszcz pada i wiatr wieje, nie ma do stracenia chwili, tyle się wydarzeń dzieje. Taka świecka jest tradycja, święto mają kolejarze, mówią na to Katarzynki, chyba, że coś źle kojarzę. Tam, gdzie jedzą z gzziką pyry i drobniaki liczą skrzętnie, raz do roku w Katarzynki nawet nie jest aż tak wstrętnie. Chlebak główny, tu wysiadaj, potem szukaj dobrze drogi. Odkąd peron powstał nowy, jest tu burdel i to srogi. 7, 8 i 9, jasne przecież to jak słońce, że do dupy są litery, by oznaczać dalsze końce. Zwykli ludzie i Janusze, sami albo z Grażynami, zwykli taszczyć się przez dworzec z pękatymi walizkami. A Mikole dla odmiany, zwłaszcza ci co pryszcze mają, z kamizelką z aparatem w jedną stronę wszyscy gnają. Szybkim krokiem lub w podskokach też na dworzec letni pędzę, a na miejscu co zastałem, wielką kolejową nędzę. W pierwszej linii pod namiotem pan w krawacie coś gawędzi, ale nikt go nie usłyszy, bo tuż obok silnik rzęzi. Dla mnie dobrze, bo nie krawat tu oglądać przyjechałem i się prędko z tego spędu tyłem ewakuowałem. Wóz sieciowy tutaj stoi, taki co ma 3 pomosty. 2 z nich sięgać mogą w boki, a ten trzeci jest już prosty. Nad kabiną też ma okno, w każdą stronę co wystają. To z nich właśnie specjaliści sieć trakcyjną oglądają. W środku kilku miłych panów, co napięcie znają stałe. Za to miłośników grono było tutaj bardzo małe. Bo to wóz techniczny jednak, tłumy go nie odwiedzały. Zwłaszcza, gdy na torze obok plastikowe złomy stały. Tuż obok pan sędziwy przywiózł 3 polowe stoły, na nich tabor kładł starannie i to taki modelowy. Jak tu wybrać? Co jest lepsze? Chyba wolę to, co duże. Później pójdę na wystawę, gdzie jest kolej w miniaturze. Kiedy już szynobus minę i coś, co ma w nazwie 200? Widzę tłum, co niecierpliwy, woła, no, niech już przyjedzie wreszcie. Taśma i bramkarzy tuzin, wjedzie pociąg dla Kiboli? Otóż nie, to 356. Żółte czoło dla Mikoli. Taśmę zaraz ściągać będą. Wszyscy na to tak czekali. Za chwileczkę już ruszyli. Prawie się staranowali. Stoją teraz w kolejeczce jak w ostatniej paróweczce. Tyle stania, by na prędce wejść i móc zobaczyć wnętrze. Jakbym miał owsiki w kupie, biernie ustać nie potrafię. Nie poczekam, lecz uciekam. Zaraz tramwaj swój przegapię. A na tory tramwajowe fajne wozy wyjechały. Może nie są jakieś nowe, bo już wiek mają dojrzały. Ładnie buczy, płynnie rzęzi i wygodne ma siedzenia, tym się jedzie z przyjemnością i nie słychać w nim piszczenia. Co więc może się wydarzyć i nam podróż pokrzyżować? Ktoś, kto kupił prawo jazdy i nie umiał zaparkować. I mamy tutaj, szanowni państwo, przerwę w ruchu na Katarzynkach i nie pojedziemy dalej niestety. Przerwa w ruchu, wychodzimy, bo nasz tor zablokowany. Karny wlepek nakleimy. Cóż innego zrobić mamy? Na przesiadkę przyszła pora. Wszak dziś jeździ wozów 6. Teraz polski przegubowiec będzie mnie do celu wieść. Jak legenda pewna głosi, tak go zaprojektowali dranie, że gdy szybko korbą machniesz, wagon straci hamowanie. Motorniczy delikatnie daje gazu i hamuje, co gwałtowne ruchy psują, tutaj nie zaobserwuję. A następna w kolejności, wizyta bezwarunkowa, to otwarta dziś dla gości kolejka wąskotorowa. Wozić będzie taki wagon, co ma ryjek przedłużany, a na haku ciągnie drugi, bardzo stary, choć ogrzany. Czas na odjazd, bo godzina jest 12 na zegarze. Pan dyżurny podał wyjazd i lizakiem jechać każe. Wszyscy poszli do doczepy, w ryjku siedzieć nie zechcieli. Lekki przód i ciężki koniec, kołem biedak w miejscu mieli. Jakoś ruszył, już się toczy, chyba starczy przyczepności. Wszak ma prawie pół godziny, by do celu dowieźć gości. Na zwierzyńcu zawracanko, na balbince krzyżowanie, gdzie zwrotnice sprężynowe znalazły zastosowanie. A nie, czekaj, tor jest pusty, bo parowóz gdzieś zabrali. Z tego co słyszałem właśnie, rok go będą naprawiali.
Nic nie jedzie z naprzeciwka, wjazd podany, przelot świeci, każdy przebieg utwierdzany, bo w pociągu jadą dzieci. Ot, i podróż zakończona. Za złotych równe 30, cała trasa okrążona. Czy nie nudzą was te treści? A ostatnie w kolejności, miejsce, które mnie ugości, to technikum kolejowe i wystawy makietowe. Tu dwie dychy wydać trzeba, by obejrzeć miniatury. Lecz ja zamiast do piwnicy, to schodami gnam do góry. Wszystkie też zależności między tymi urządzeniami były tutaj realizowane. Zajmuję się tym część urządzenia, która jest zwana skrzynią zależności. Tutaj z tyłu mogą Państwo zobaczyć... Kto mnie zna, ten się domyśli, że to nie jest przypadkowe, że przyszedłem wprost z ulicy na makiety kolejowe. Tylko jedną małą salę w Katarzynki odwiedziłem i aż do samego końca 3 godziny tam spędziłem. Takie tu są urządzenia. To na cele dydaktyczne. A są ich aż 3 rodzaje. Kostki, suwak, mechaniczne. Gusta moje są drastyczne. Wszystko lubię, co klasyczne. Komputerów nie szanuję. Wcale teraz nie żartuję. Zatem, moi mili Państwo, proszę mi wybaczyć szczerze, że stronniczy jestem bardzo, choć to wszystko w dobrej wierze. Przykład tutaj jest wspaniały, gdzie dyżurny jest tak mały, że gdy rękę wyprostuje, ledwo wajchę obejmuje. Trochę sprytu i techniki, jak i gdzie przyłożyć siłę, wtedy przerobienie dźwigni zajmie tylko krótką chwilę. Prężyć będzie się idiota, a inżynier wpierw rozwali. Niepotrzebny tu gołota, ani nikt, kto dużo waży. Czasem jednak tak się zdarza, że suwaki są złośliwe. Wtedy wcisnąć w dźwigni cyngiel staje się wręcz niemożliwe. Życie takie zna przypadki, gdzie się suwak nie spasuje. W skrzynię popatrz, na nasadki, czy się nic tam nie klinuje. Trzeba jak najbardziej na dół. Bardzo na dół. Jeszcze na pociąg! Tego nie ma w żadnej z książek. Ani nikt nie opisuje. Jak ustawić wredny drążek? Chłopak dobrze kombinuje. Zagadali mnie miejscowi. Byli przy tym bardzo mili. Potem ja gadałem więcej, tym się wcale nie zdziwili. A kawaler, co dźwigniami tak cudownie wymachiwał, to o nastawnicę z dramy, z własnej woli dopytywał. Wtem mnie ręce zaswędziały. Czas, by wszystko pootwierać. Pomysł mam tu bardzo śmiały, by niektóre styki zwierać. Gdy blokadę masz stacyjną, ze serka suwakowymi, wtedy nakaz przekazujesz ze stykami ryglowymi. Dany nakaz warto zwrócić, zwłaszcza ten wykorzystany. Przetwornica blok zasili, póki jest zablokowany. Jak wykonać dowcip prosty? Jeden ze styk zewrzeć starczy. Póki trzymasz i nie puścisz, to mechanizm głośno warczy. Tak jest, mamy. I teraz jak rozłączymy i podłączymy znowu, a jak zrobimy normalnie, jeszcze raz prosimy. O właśnie. To się nie da się podać, dopóki do końca nie cofniesz. Czyli tak, dokładnie. A jak dasz do tyłu, hop, i teraz możesz ściągnąć. Dokładnie. Jedzie. Aha. I już drugi raz się nie da. Mimo, że tak nabroiłem, no i prawie wyjść nie chciałem,
to by prędko tu znów wrócić, zaproszenie otrzymałem. Następnym razem tu przyjadę, to Stonka ma być z wagonami, a Gagar ma być z Bipą. Czas się kończy i do wyjścia szybko udać się należy. Jeszcze tylko nawigacja. Gdzie cholerny chlebak leży? Drogie panie i panowie, drodzy chłopcy i dziewczęta, to już koniec opowieści. Czas, by już nastała puenta. Warto, żeby była mądra, taka z konkretnym przekazem. Lecz się z rymu wyprztrykałem, coś wymyślę innym razem. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia najpóźniej na następnych Katarzynkach.